Jeżeli ktoś z Was ma słabe nerwy, to może lepiej niech odpuści sobie dzisiejszy odcinek, bo będzie przerażający. Ci, którzy go wysłuchają, z pewnością rozpoczną dyskusję w komentarzach, bo dla nas takie wydarzenia są abstrakcją i nie do pomyślenia, że takie rzeczy dzieją się na świecie. Jednak kultura innych krajów jest dla nas niezrozumiała, czasami wręcz przerażająca, a najgorsze jest to, że te rzeczy dzieją się nadal, choć mamy już 2023 rok. Nie będę zapowiadać tego podcastu zbędnymi słowami. Posłuchajcie sami. Zegar na świeżo odmalowanej ścianie sali rozpraw wskazywał na godzinę 11:50. Ludzie tłumnie schodzili się do pomieszczenia, aby uczestniczyć w spektaklu. Dla wielu z nich był to teatr, choć za chwilę miały ważyć się losy 13 osób. Ludzie zachowywali się, jakby to, co zobaczą, nie działo się naprawdę. Na ławie oskarżonych siedziało 12 młodych mężczyzn. Niektórzy z nich byli poważni i wpatrywali się w jeden punkt. Inni żartowali i śmiali się w głos. Żaden z nich nie był przestraszony tym, co się dzieje. Nikt nie wierzył, że w tej sprawie może zapaść inny wyrok niż uniewinnienie. Po chwili otworzyły się boczne drzwi dla pokrzywdzonych. Rzadko zdarzało się, że wchodziła nimi kobieta. Tym razem jednak tak było. Kadija Okaro niepewnym krokiem przekroczyła próg drewnianych drzwi. Aby dojść do miejsca przygotowanego dla niej, musiała minąć ławę, na której zasiadło 12 oskarżonych i ich rodziny. Starała się nie spoglądać w ich stronę, ale zmysłu słuchu nie mogła już wyłączyć. Po chwili sala zamilkła, a grobową ciszę przerwał krzyk kobiety, matki jednego z 12. Jej doniosły głos krzyczał w stronę 17-letniej Kadii, nazywając ją kłamcą. Po chwili pozostali członkowie rodzin oskarżonych włączyli się w jednostronną walkę na najbardziej obraźliwe określenia dla młodej kobiety. Niechęć do tej dziewczyny była tak wielka, że jej adwokat zasłonił ją własnym ciałem, bojąc się, że za chwilę dojdzie do linczu. Grupa zdesperowanych ludzi zarzucała jej kłamstwo. Rodziny krzyczały, że zrujnowała życie ich synów i całych rodzin, wymyślając historię, która nigdy się nie wydarzyła. Niektórzy zaprzysięgli zemstę, inni powoływali się na swoje bóstwa, które kiedyś rozliczą prawdziwych przestępców. Kadija, choć panicznie się bała, dotarła do swojego miejsca. Usiadła, wzięła głęboki oddech i spojrzała w górę, tak jakby chciała zapytać swojego pana, dlaczego ją to spotkało. Co takiego zrobiła, że musi przejść przez to piekło? Być może wtedy zastanawiała się, co było gorsze. To, że tu jest, czy okoliczności, przez jakie się w tym miejscu znalazła. Na zewnątrz panował skwar. 17 lipca 2018 w Maroku temperatury sięgały nawet 40 stopni Celsjusza, a sala wypełniona ludźmi sprawiała, że obok gorąca wszystkim towarzyszył nieprzyjemny zapach potu zmieszanego z perfumami. Upał sprawiał, że Kadija Okaro wyglądała co najmniej dziwnie, bo tylko ona miała na dłoniach zaciągnięte rękawiczki. Gmach sądu w Beni Malal był szczelnie otoczony kordonem służb porządkowych. Pod budynkiem odbywały się dwie pikiety. Jedna stojąca murem za 17-letnią Kadiją oraz druga wzywająca do uniewinnienia niewinnych mężczyzn. W końcu jeden ze strażników krzyknął do zgromadzonych na sali ludzi, aby wstali. W tym samym czasie otworzyły się kolejne drzwi, przez które wszedł sędzia w towarzystwie dwóch asystentów.
W składzie, który miał orzekać w tej sprawie, nie było żadnej kobiety. Nie było, bo to mężczyźni stanowią prawo w tym kraju. Beni Malal to niespełna 200-tysięczne miasto położone w środkowym Maroku. Jest uznawane za jedno z najszybciej rozwijających się miejscowości w kraju. Podczas jego przebudowy i rozwoju zniszczono prawie wszystkie zabytki, które do dziś zapewne służyłyby za atrakcje turystyczne. Jedyną z pozostałych do dziś jest niewielka medyna nawiązująca do dawnych czasów. Jej najbardziej rozpoznawalnym punktem jest bazar, który w tym mieście od pokoleń jest wtorkową tradycją. Tego dnia jednak to sąd był najbardziej obleganą częścią miasta. Sędzia powitał wszystkich uczestników rozprawy i zwrócił się. Nie do pokrzywdzonej, którą nazwano w procesie rzekomą ofiarą rzekomego przestępstwa, ale do jej adwokata. Ten w imieniu swojej klientki przemówił. Przedstawił opowieść, która miała zapisać się na kartach historii i pokazać, że nic się nie zmieniło po 2014 roku. Ale żeby przedstawić tę historię, muszę cofnąć się właściwie do 2012 roku. To właśnie wtedy przez Maroko przelała się fala protestów. 16-letnia Amina Filali została zaatakowana na ulicy w biały dzień. Sprawca zagroził jej nożem i kazał pójść za nią do swojego domu. Tam wykorzystał ją i dotkliwie pobił. Młoda kobieta, której psychiczna strata była już nie do odbudowania, postanowiła zawalczyć o swoje prawa. Naiwnie wierzyła, że jej ból poruszy kogoś i zmieni się cokolwiek. Amina poszła więc na posterunek policji i zameldowała o tym, co się stało. Jeszcze tego samego dnia odbyła się rozprawa przed sądem. Zgodnie z prawem sędzia zapytał oskarżonego 60-latka, czy ma teraz zamiar poślubić swoją ofiarę. Ten spojrzał z uśmiechem na twarzy w stronę 16-letniej dziewczynki i przytaknął, że tak, ona jest jego. Sędzia wydał wyrok nakazujący zawarcie związku małżeńskiego w ciągu tygodnia, a w przeciwnym razie oboje zostaną ukarani. On karą finansową, ona więzieniem. Kilka dni później Amina popełniła samobójstwo, zjadając trutkę na szczury. Po tej sprawie w Maroku wybuchły protesty, a parlament zdecydował się znieść prawo wykreślające z niego jedynie obowiązek poślubienia swojej ofiary w celu uniknięcia kary. W 2016 roku samobójstwo popełniła Kadija Saudi, którą wykorzystało kilku mężczyzn, nagrywając wszystko na telefon. Kadija była wówczas w ciąży, która była efektem innej napaści. Po tym, jak policja zagroziła jej więzieniem, dziewczyna podpaliła się w centrum miasta. Nie przeżyła. W 2017 roku do sieci trafiło nagranie, jak w autobusie grupa mężczyzn wykorzystała i brutalnie pobiła 16-letnią Nasime Al-Hor. Świadkami tej ohydnej zbrodni był cały autobus ludzi, jednak nikt nie zareagował. Dziewczyna się powiesiła. W 2018 roku głośno było o Kadii, o Karo. Jest 17 dzień czerwca 2018 roku. Młoda dziewczyna idzie samotnie gruntową drogą. Mieszkała w wiosce położonej około 40 km od miasta, więc jak to bywa w takich miejscach, każdy każdego zna. Był dzień, upalna pogoda. Ojciec wysłał ją do innego gospodarza, aby przyniosła mięso na obiad. Rodzina Okaro żyła skromnie, ale nie głodowali. Choć ich dom był daleki od minimalnego standardu, jaki możemy sobie wyobrazić, to nikt nie narzekał. Dom wybudował ojciec z dziadkiem wiele lat temu. Jego konstrukcja stała na ziemi wylanej cementem, z którego wznosiły się ściany z pustaków.
Do domu prowadziły dwa wejścia, a wewnątrz znajdowały się koce, dywany i pościel, która w nocy miała zapewniać ciepło. W dodatku dach wykonany z desek i folii nie gwarantował bezpieczeństwa i tego, że się nie zawali. Na moim Instagramie możecie zobaczyć ten dom i wiele innych oryginalnych zdjęć. Dziewczyna szła samotnie wypełnić wolę ojca. W pewnym momencie zatrzymał się obok niej motocykl. Siedziało na nim trzech młodych chłopców. Znała ich wszystkich, razem się wychowywali w tej wiosce, a w dodatku mieszkali bardzo blisko siebie. Dziewczyna zeszła im z drogi na pobocze, aby mogli przejechać. Jednak motor się zatrzymał. Dwóch pasażerów zsiadło i podeszli do niej. Pooglądali ją jak jakiś okaz lub rzeźbę, po czym jeden z nich kazał wsiąść dziewczynie na motor. Ona odmówiła, ale wtedy jeden z nich wyjął nóż, który przyłożył jej do gardła. Dziewczyna bała się o swoje życie. Wsiadła na motor i po chwili znalazła się między dwoma chłopcami w wieku 16 i 17 lat. Motocykl ruszył i kilka kilometrów dalej maszyna zatrzymała się pod domem, oddalonym od najbliższego zabudowania o dobrych kilkaset metrów. Był to niewielki barak z prowizoryczną toaletą, kuchnią i dwoma pokojami. Tam zaciągnęli dziewczynę i obaj. Na zmianę ją wykorzystali. Po wszystkim przyczepili jej do nogi łańcuch i zamknęli w mniejszym pokoju. Po jakimś czasie do domu przybiegł ten trzeci. Powiedział, że wszystko załatwił, więc w nagrodę chce zabawić się z porwaną dziewczyną. Jak zaplanował, tak zrobił. Pozostali również dołączyli i scenariusz był identyczny. Po wszystkim zapięli łańcuch i zamknęli dziewczynę samą. Tak Kadija spędziła kolejne dwa dni. Dostała wodę do picia i chleb, choć wcale nie miała ochoty na jedzenie. Sprawcy przychodzili do niej na zmianę lub w grupach po kilka razy dziennie. Ale czwartego dnia koszmar przybrał zupełnie inny wymiar. Ten trzeci, który nie wrócił motorem, poszedł do wioski i powiedział, że za alkohol, papierosy i niewielkie kwoty może użyczyć młodą dziewczynę. Chętnych było wielu. Ogólnie w kulminacyjnym momencie w domu było 12 mężczyzn, którzy pojedynczo, jeden po drugim lub w grupach dokonywali makabrycznych rzeczy. 12, których pamiętała Kadija, bo w gruncie rzeczy, według późniejszych ustaleń, było ich 19. Większość z nich nawet nie wychodziła stamtąd. Pili alkohol i torturowali 17-latkę. Jednak to wciąż nie było najgorszym koszmarem. Gdy byli pijani, wymyślali różne diabelskie metody znęcania się nad młodą dziewczyną. Rozpalali ognisko, rozgrzewali metalowe kształtki i przypalali nimi ciało. Innym razem kazali położyć się jej na plecach i zrobili sobie stół. Trzymali na niej jedzenie, picie i gasili niedopałki papierosów, powodując liczne rany. Tych trzech pierwszych uznało, że Kadija jest ich własnością, więc postanowili ją zaznaczyć. Przez kolejne 3 tygodnie, codziennie, tatuowali na jej ciele wymyślne napisy i znaki. Na ręce wytatuowali jej swastykę, na dłoniach, nogach, rękach, brzuchu, plecach, obraźliwe napisy, obrazki, cokolwiek im przyszło do głowy. W końcu zabrakło im miejsca na nowe tatuaże, więc postanowili usunąć stare. Koszmar Kadii trwał miesiąc. Tyle czasu sprawcy trzymali ją w niewoli i codziennie poddawali nieludzkim, bestialskim rytuałom. I wtedy do drzwi zapukał jakiś mężczyzna. Powiedział, że przysłał go ojciec więzionej dziewczyny i prosi o rozmowę. Jeden ze sprawców pojechał na spotkanie z mężczyzną. Nawet nie ukrywał, że to, co mówią miejscowi, to prawda. Ojciec Kadii poprosił ich, żeby nie zabijali dziewczyny. Obiecał, że jeżeli ta wróci do domu żywa, to nikomu nie zgłosi o tym, co się wydarzyło. Sprawcy również zdawali sobie sprawę z tego, że grozi im kara. Nie za to, co zrobili, ale za to, komu to zrobili.
Prawo nie zezwalało na współżycie z osobą poniżej 18 roku życia, więc to było przestępstwem, za które groziła im jakaś kara. Po miesiącu Kadija została wypuszczona. Sprawcy zrzucili ją z motoru przed drzwiami jej domu. Ojciec kazał wejść jej do domu i nie wychodzić na zewnątrz, aby nikt jej nie widział. Ale matce pękło serce na widok tego, co bestie zrobiły z jej córką. Po kilku dniach Kadija usiłowała popełnić samobójstwo. Wtedy matka zabrała ją na policję. Wykorzystały moment, gdy ojca nie było w domu i dostały się do miasta. Policja wysłuchała opowieści i mimo brutalności, jaką można było dostrzec gołym okiem, usiłowali wymusić na dziewczynie przyznanie się do winy. Według nich to ona była prowokatorem całego zajścia i może nawet tego chciała. Dokładnie taką samą wersję powtarzali sprawcy. Cała dwunastka wskazana przez nią trafiła na posterunek i każdy powtarzał wersję, że to dziewczyna chciała z nimi sypiać, a tatuaże i blizny zrobiła sobie sama. Nawet te na plecach, gdzie teoretycznie nie mogłaby dosięgnąć. To wydarzenie szybko obiegło mieszkanki, które postanowiły się zbuntować władzy, która ich nie chroniła. Prawo zawsze stało po stronie mężczyzn, a one musiały znosić upokorzenia. Były wystawione na pośmiewisko, a sprawcy przestępstw seksualnych śmiali się im w twarz. Nierzadko zmuszane były do zamążpójścia tylko dlatego, że sprawca w ten sposób mógł uniknąć kary. Kary, która tak naprawdę nie była bardzo dotkliwa. Ale ta konkretna sprawa była precedensem w Maroko. Sprawcy po wielogodzinnych przesłuchaniach przyznali się do uprowadzenia, torturowania i wykorzystania Kadii. Zapewne myśleli, że tak jak dotychczas surowa kara spotka ją, a oni wyjdą na wolność. Mężczyźni przeważnie byli poddawani karze chłosty lub musieli zapłacić zasądzoną kwotę lub jej równowartość w postaci zwierzyny. Tym razem jednak było inaczej. Nieoficjalnie mówi się, że to, co wydarzyło się z Kadiją, dotarło do samego króla i to on nakazał przeprowadzić postępowanie, którego finał miał obiec cały świat. W ten sposób chciano pokazać, że kraj jest bezpieczny dla kobiet. I to właśnie one wykazały się odwagą. Często kosztem własnego zdrowia wychodziły na ulicę protestować w imieniu własnych praw, które są notorycznie łamane. 12 mężczyzn w wieku od 16 do 28 lat stanęło przed sądem. Błagania ich rodzin o wolność nie robiły na sędziach wrażenia. Rodziny sprawców zapewniały o ich niewinności, a całą winę zrzucano na 17-latkę. Według nich to ona sprowokowała to, co się stało i to ona powinna zostać skazana na śmierć. Jedna z matek zapytała Kadiję, czy jej nie wstyd niszczyć życie tak młodych chłopców. Jednak to pytanie pozostało bez odpowiedzi. Kadija wykazała się nie lada odwagą. To, że sprawy potoczyły się w taki sposób, było mało prawdopodobne, ale jak widać, niemożliwe nie istnieje. Cała dwunastka została skazana na karę po 25 lat więzienia. Sąd odstąpił od wymierzania kary ofierze, co również było czymś rzadko spotykanym. Kadija dziś udziela się w mediach i przestrzega młode kobiety, choć to trochę jak walka z wiatrakami. Co prawda w 2018 roku znów prawo w Maroku zostało zaostrzone, ale parlament nie zapisał wykorzystania seksualnego jako przestępstwa. Takie pojęcie wciąż nie istnieje w kodeksie. W dodatku nowe prawo zakazuje molestowania i ataków na kobiety, ale tylko w miejscach publicznych. To oznacza, że poza nimi jest to dozwolone, a przynajmniej nie jest zabronione prawnie. Jednak zmiany w kodeksie karnym są tylko kosmetyczne. W jednym z wywiadów Kadija powiedziała. Kiedy zostałam uwolniona, ojciec mówił, żebym zachowała to dla siebie, bo bał się o moje życie. To ja z mamą zgłosiłam całą sprawę na policję.
Nie chciałam milczeć, nie chcę, aby inne dziewczyny musiały przechodzić przez to samo piekło. Domagam się sprawiedliwości, a oni muszą zapłacić za to, co mi zrobili. Moje życie już nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Dalej nie rozumiem, dlaczego właśnie ja stałam się ich ofiarą. Nie zrobiłam nikomu nic złego. Chodziłam do szkoły, spotykałam się z przyjaciółmi. Teraz boję się wyjść z domu. Czuję lęk, gdy muszę zostać w nim sama. Tak kończy się dzisiejszy odcinek. Przykry, bo opowiada o czymś, co dzieje się każdego dnia. Na moim profilu na Instagramie, kanal kryminalny, znajdziecie zdjęcia Kadii po ataku. Ostrzegam, że widok jest bardzo poruszający. Na kolejny odcinek zapraszam Was we wtorek, a dziś już się z Wami żegnam. Spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.